Dzień dobry, witajcie, przed wami 10-tierowa niemiecka hybryda, połączenie trochę gira, trochę lotni, no i coś tam z tego wyszło. Omówię standardowo co i jak, bo to jeszcze okręt testowy, więc wszystko się może zmienić, ale mniej więcej będziecie mieli obraz tego, czego się spodziewać, no i oczywiście nie mogę się podzielić informacjami, jak tam się tym grało, dlatego jeszcze nie grałem i dopiero że tym słowem omówimy parametry i zobaczymy, czy coś z tego będzie, za co, kiedy i dlaczego będzie dostępny, jeszcze nie wiadomo, niestety, więc też się tym podzielić, jakby nie mam jak, bo nie wiem... A jak nie wiem, to nie wiem. W każdym razie, cóż, mamy niemiecką chudę 10 tirów. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie pancerza, no to mamy 27 na dziobie, mamy 90, to mamy 190, tu mamy 30. I na pokładzie lotniska mamy 30 i tu mamy po 19. Szkoda, że tu nie ma żadnego pasa pancernego, no ale w każdym razie mamy każdy mocny niemiecki, yy, że tak powiem, skontowany w środku pancerz. Bo tu mamy setkę, tu mamy jeszcze 60. tu od przodu mamy, mamy setkę i z tyłu też mamy setkę. Tu znowu to samo co. Yy. Co, co z przodu, czyli 27 mm, na rufie, także no, to będzie zbierać klasycznie, jak to na hybrydach. Te 19 mm, tu w sumie przed jakimś wielkim niczym nie chroni. 30 mm, co nieco koszytuje no i tu znowu mamy 16, tu taki kawałek 200 na wieży dowodzenia. Jeżeli chodzi o żywotność, no to mamy 63 650. to kto wymyśla w ogóle takie niepozookrąglane dane, no ale ktoś wymyślił, więc mamy prawie, prawie 64 000, plus do tego równym przeciwtorpedowej 37%, jest też całkiem całkiem spoko, jeżeli chodzi o hopaki na krążownika na 10 tierze. Jeżeli chodzi o samoloty, to ciekawe, mamy dwa klucze i zaraz ja opowiem przy wejściu do, jak będziemy, będziemy w zakładce wyposażenie, bo tam będzie troszkę Łatwiej i szybciej. No w każdym razie artyleria główna to dwie potrójne 105, umieszczone oczywiście od frontu. Mamy 203 rozrzutu, 15 sekund przeładowania, tak? 300 piątki, które mają 15 sekund przeładowania. Obeki to 3600 uszkodzeń, 27% szans na podpałę, 76 mm penetracji i 865 m na sekundę. Prędkość wolotowa i pepeki to 9,5 i ta sama prędkość. No i zasięg to 18,5 km. Więc nie jest źle. Nie jest najgorzej i mamy też troszkę dodatkowy, bo mamy 8 podwójnych 105 i 8 podwójnych 150, te, które tak na dzień dobry nie wyglądają, żeby one to były, ale tutaj mamy te 150, tutaj mamy tutaj mamy 105, tutaj mamy też umieszczone i w sumie jest ich całkiem spoko. Zasięg też konkretny, więc ciekawe, trochę tutaj, tego, że tak powiem DPM-u jest w stanie wygenerować ta dodatkowa, muszę sprawdzić jaką ma ostatecznie dyspersję, czy to faktycznie coś tam będzie w stanie porobić, bo tu mamy takie w sumie jakby nadbudówki z ruperta wyciągnąć ten, to, to, ten element taki, no, ciekawy, ciekawe, W każdym razie, no, coś tam tego jest. Atak lotniczy, to mamy dwie, dwa zrzuty bomb głębinowych na 8 km, dwie bomby po 4,900, no i oczywiście 30 sekund przeładowania. Klasycznie obrona przeciwlotnicza, stałe uszkodzenie to 203 krótkiego i 85% szans na trafienie na średnim 4, 245, no i na, na dalekim 154, czyli powiedzmy jest... Okej, okay, nie jest to jakaś super pilota, ale jest ok. Eksplozji mamy aż 7, co da się już we znaki. 7 eksplozji to całkiem sporo. I po 1540 uszkodzeń z eksplozji. Manewrowość 44 węzły, promień skrętu 880 metrów i czas przedstawienia steru 1 sekundy. Kamuflaż to 15,5 km i z wykrywalność z powietrza 10,3. Pamiętajcie, że to bez kapitana i modułów, więc trochę będzie można to poprawić. No i w sumie przejdźmy sobie do tych samolotów, no bo mamy bombowce torpedowe i mamy bombowce z bombami. Zacznijmy od torpedy. Torpedy mają po jednym, po jednym zrzucie na, na samolot, a samoloty są trzy na eskadrę i w sumie cała eskadra przeładowuje się od 80 sekund, więc dosyć krótko. 1700 HP na samolot, prędkość to 214, no i trzy samoloty, trzy na eskadrę, trzy na pokładzie, no i one co 80 sekund będą się przeładowywać i zrzucają po jednej torpedzie, która ma 55, 55 węzłów. Prędkości 3 km zasięgu, dystans uzbrojenia to e, prawie że 600 m, no i uszkodzenia to 4,5 z groszem. Więc w sumie całkiem powiedzmy spoko torpedy, przynajmniej tak mi się wydaje. No a jeżeli chodzi o bombowce, to już jest trochę sieka: no bo mamy 6 bombowców, ładują się 300 sekund więc długo. Więcej HP-ków, ta sama prędkość, ten sam wykrywania, ale bomby to zrzucają po jednej bombie o maksymalnych uszkodzeniach 13700, 68 zdolność penetracji pancerza i 78% na podpałę, czyli zrzucamy 6 bomb, o ile oczywiście wszystkie samoloty przeżyją. Jeżeli przeżyją, no to całkiem Całkiem druzgodzący Będzie, może być ten atak ciekawy. Jestem jeszcze, jak to będzie z celnością tych bombowców, bo yy, czyli na dzień dobry, no, że tak powiem, na, mm, na małą zabawę mamy torpedowce, a na grubą zabawę mamy bombowce. Na no, w międzyczasie jeszcze możemy walić z na no i bombowce mają naprawkę. Torpedowce jej nie posiadają. Yy, mamy jeszcze do tego Hydro 4 na 6 klasyczne niemieckie, no i oczywiście naprawkę po 318 HP'ów na mm, 3,28 sekund. Także yy, do Cóż, e, wygląda to dosyć interesująco, zwłaszcza te bombowce, które mają naprawdę niezłe uszkodzenia, no 300 sekund przeładowania jest całkiem sporo, nie oszukujmy się, nie jedna bitwa już jest mocno, że tak powiem, zakończona, trzeba ją tylko dokończyć. No ale można się, będzie można się pobawić. W sumie pierwsza hybryda, która ma dwa rodzaje samolotów, przynajmniej w momencie nagrywania, dwa rodzaje samolotów do wyboru, no, ten sakal będzie zbierał. Interesująca ilość dodatkowej. No, nie oszukujmy się, hybrydy do dodatkowej raczej się nie nadają, bo w sumie jak już podejdziemy tak blisko, to będziemy tak strasznie zbierać, że nawet jak ta dodatkowa coś tam podziała, no to no szybko zejdziemy, no ale do jakiejś tam obrony przeciwko niszczycielom, tudzież jak ktoś tam będzie poszło, no to coś tam sobie ta dodatkowa postrzela, jest, tam, jest to zawsze jakaś opcja, tym bardziej, że troszkę i tu, troszkę i tu po tych burtach jest, szkoda, że nie ma żadnej na pokładzie, tak żeby strzelała w obie strony, podobnie jak to jest na przykład na grafie, to wtedy można by to trochę lepiej wykorzystać, a tak, no w każdym razie, no mamy po, po trochę dodatkowej trasy, gdzieś tam będzie, będzie plumkać, muszę jeszcze tylko sprawdzić, mm, jak to jest z dyspersją tej dodatkowej, no i zobaczymy, jak to będzie przy oficjalnym wyjściu okrętu, wtedy, kiedy będę nagrywał już pełnoprawną recenzję jego, to wtedy zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. Za co on będzie? Dajcie znać w komentarzach, jak obstawiacie, za co ten krążowniko, krążownik lotnie będzie dostępna. Ja w sumie przy ostatniej recenzji, na, na w sumie ostatnim materiale z tej serii, Mówiłem, że Swała będzie za stal, no i w sumie nie pomyliłem się, była za stal, w sumie jest za stal. A tu obstawiam badawcze? Hmm. Też Brennus był zapowiedziany za badawcze. Badawcze albo węgiel, no to już tak mocno strzeliłem. To raczej za stal nie będzie, chociaż kto wie, kto wie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, za co będzie ten okręt, chętnie poczytam, posłucham, jak obstawiacie. E, no i kto jest chętny na niego? Są tutaj hybrydowi gracze, które robią takie konwencje. No wiadomo, będzie się tym stać frontem, walić głównym artylerium co 15 sekund. Chyba że wrzucimy moduł na przeładowanie, no to nawet częściej. No i raz na jakiś czas latać torpedowcami, a już w ogóle raz na bardzo rzadki czas lecąc kluczem bombowym, zrzucając bomby i patrząc jak świat płonie przy tej ilości, przy tak dużej szansy na podpałę. I w sumie 6 bombach, jeżeli uda się zrzucić wszystkie, wszystkie 6, no to będzie to bolało przy tej ilości. Uszkodzeń. Ja tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. Dajcie znać, co myślicie o tym okręcie w komentarzach. Trzymajcie się hejo, do następnego, pa pa!